drugi, projekt zarządu druk nr 497. Paragraf pierwszy, anuluje się zadanie Mądrzowną Kultury. Ale ja jest 5 listopada 102 na zadanie zadania. To jest kalendarz dzielnicowy na 2014 rok, 1000 zł. I tworzymy tutaj, tworzymy punkt drugi, tworzy się zadanie Mądrzowną Dom Kultury, ale ja bezpiecznie 5 listopada 102 zakup przy Flexy. Kwota 500 zł. I 3 tworzy się zadanie Mądrzowną Dom Kultury. Anuluję, dobrze. I w punkcie trzeci tworzy się zadanie Mądrzowną Dom Kultury, ale ja bezpiecznie 5 listopada 102 zakup materiału do wykonania szopek Bożym Narodzeniowym, kwota 500 zł. I tutaj oczywiście to jest... Pamiętam, szopek jest z dużej litery. Tak, dobrze. Szopek bożonarodzeniowy. Dobrze, to są bardzo uprawami tutaj tekstowe. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, Pani Ania Wantów. A czy nie możemy 500 zł przeznaczyć na zakup przy Flexy do tablicy na ulicy Wileńskiej? To strasznie. A jest potrzebna, bo tam jest bardzo dużo mieszkańców czytają. Dobrze. Jeżeli Pani Aniu, anulujemy zadanie pod nazwą. To jest tak, że czasami udaje nam się, jak zostaną jakieś pieniążki, które mogły być wcześniej już bardzo szybko skonsumowane i schowaliśmy je pod kalendarzykiem. Pod płaszczykiem, który teraz anulujemy i dajemy właśnie na to co jest bardzo pilne, czyli szopy bożonarodzeniowych, dzieci tutaj w szkołach, w szkole podstawowej nr 2 i gimnazjum dziesiące szczepiące będą miały zakupione materiały, tutaj będą mogły tworzyć tutaj, budować te szopki i brać konkursie. To akurat zaraz Mateusz jeszcze tutaj wyjaśnię Państwu, a co do Flexy, to jest tu zakup szyby z Flexy, kwota 500 zł. Dzisiaj dzwoniłem do Gastoramy i szyba zobowiązuje się, że, no bo to jest najtaniej na wybawę wychodzi, więc jako przewodniczący zobowiązuje się, że będę siedział i wymieniał te szyby. Zakupię szyby z Flexy, a sam je będę przycinał i wklejał i zabezpieczał przed wandalami. Dzwoniłem dzisiaj do sklepu wielkopowierzchniowych tytułów i Gastorama i zapytaniem szyba taka plastikowa, taka Flexa w formie szyby w wymiarach nie tam było 120x60 to jest kwota 40 paru złotych, więc wystarczy nam spokojnie na jedno skrzydło. A potem możemy kupić taki szyb około 10. Więc no to nam rozwiąże powybijane te szyby i zamalowane, jakby zestrojowane te sprawy. Jeżeli Państwo pamiętacie, dawaliśmy pieniądze na Ziki i wymiana szyb z Flexy w jednej tablicy to tylko około 300 paru złotych, więc stwierdziłem, że wolimy to w taki sposób rozwiązać i zabezpieczyć też mniejsze wydatkowanie, a większe ilości. Zresztą nie mielibyśmy na dzień dzisiejszy pieniędzy, że wszystko się. Proszę bardzo, Pan Łukasz Wątpliwy. Czy ja mam teraz tam przeglądam ten miesięczny tygodnik HQ.pl i przyszło mi do taką refleksję, która jest związana właśnie z tygodniem pieniędzy. Piszą tutaj o budżecie obywatelskim, tak? I zorientowałem się, że my w przyszłym roku nie przeznaczamy żadnej kwoty na budżet obywatelski. Chciałbym, ale nie, bo to... Wolny wniosek. Wolny wniosek. Wolny wniosek. Ale rozumiem, że Pan to w formie szoku. Tak, proszę. Ale to poczekam, się na wolny wniosek. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. Przystąpimy do procedowania. Część zapłacę 4,47, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Też przeciw. Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Uchwała została podjęta.